bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Przygotowałam się dzisiaj faszerowane kotleciki ziemniaczane, parszerki i konserwowane na siwodonu, tak jako produkt długoterminowy. Bardzo się cieszymy, że podjęliście to wyzwanie i przygotowanie takich cudownych rzeczy. No cóż, próbujemy w takim razie, jeśli można. Proszę bardzo. Gospodyń Wiejskich Worek Czarnyński. Jako przedstawicielki zostałyśmy wybrane Barbara Kowalka, Ewa Bożym. Witamy. Przygotowałyśmy dzisiaj dla Państwa danie typu gołąbek. Jest to gołąbek z kapusty z farszem ziemniaczanym, z boczkiem, zapiekanym w piekarniku ze śmietaną. Mamy również chlebek pieczony. Nie ukrywam, że w czasie pandemii chyba każda nauczyła piec. Zapasy mąki były zrobione, więc chlebek, jak i również z jabłuszek mamy chipsy. Zapiekanych ziemniaczków z boczkiem i z serem żółtym. Jest to danie dość pożywne, niedrogie w wykonaniu. Bardzo dobre uważam, bo wczoraj robiłam test. Prawie 3 dni, tak, bo ziemniaczki muszą leżeć w wodzie 24 godziny. Może damy pierwsze danie, właśnie podamy? Tak jest, Jolanta Karin, również nasza kadra Stanisławów. No, tutaj z takimi daniami, jeśli to jest ten dzień ziemniaka, mamy tutaj takie dania z naszego koła gospodyń. Tutaj może pani zaprezentuje bardziej... Bukiet ziemniaczany ogólnie. O, babka ziemniaczana. Mousse jest ziemniaka na pire z marchewki. Ciasto drożdżowo ziemniaczane jest podane z żurawiną i gęsto czytaną kwaśną. Tu jest budyń ziemniaczany z sosem grzybowym. To są kieszonki pieczone na słodko, na dzieniu budyniowo-mirabelkowym. To są rozetki zwykłe, takie smażone na ten. To jest też kropiciki smażone, to jest też smażone. To jest farszynki nadziewane z sen, szynką i sosem.
Nie tylko gmina Cegłów marzy, a właściwie już ma produkt lokalny, także Stanisławów. Co ciekawe, ziemniaczany. Cegłów podciernie ma sójkę, ma kiełbasę, a tu chodzi o ziemniaki, czyli to, co Polacy lubią najbardziej od czasów, no powiedzmy sobie, podbojów i sprowadzenia bulw ziemniaczanych Zasobieskiego, naszego króla, do nad Wisłę, do naszego kraju. Taka historia, którą Państwo na pewno wiedzą, znają, o której wiedzą i którą znają, to jest, jak to prawda, przywieziono te ziemniaki, no i oczywiście nie nadawało te bulwy zielone, które są owoce właściwie, nie nadawały się do jedzenia i wkurzony król, czy jego, prawda, kucharz wrzucił to wszystko do ognia. I co się okazało? Ano nad ranem się okazało, że te bulwy po nocy pijackiej jakieś, że te bulwy super smakują. No, pierwsze próby czegokolwiek są trudne. Z ziemniakami się nam udało i tak oto mamy odpowiednie gleby. Ziemniaki, nie wiem czy teraz, ale kiedyś, no, żyto i ziemniaki to była główna uprawa na polskiej wsi, na polskich polach, gruntach ornych, jak to się mówi fachowo. I nie ma to, jak smakują takie wiejskie potrawy, te tradycyjne, zrobione, no, zaczynając od placków ziemniaczanych, blinów, jak to u nas mówiono, poprzez inne frykasy, czy to byłyby pyzy, czy kartacze, czy też, proszę Państwa, po prostu ziemniaki gotowane, czy parowane. Kiedyś pamiętam, kiedy, no muszę to powiedzieć, zostawaliśmy sami z ojcem, to no on niczego, no kwaśne mleko zawsze było, no coś do kwaśnego, skwarki były też, no to co, no ziemniaki, prawda? I on to jeszcze tak robił, jak go jeszcze mama uczyła, że to tych ziemniaków dodawał trochę mąki i to się robiło takie pire, trochę z francuska. Powiedzmy sobie szczerze, że to smakowało. Jeszcze jakieś tam ziółka, no wyśmienite to było, naprawdę z kwaśnym mlekiem, z siadłym mlekiem, takim osiadłym już, bardzo gęstym. To było fantastyczne. Zobaczmy, jak to było w Stanisławowie. W ziemniakach można by mówić godzinami, ale przecież każdy z nas zna smak dobrych ziemniaków, których teraz trudno naprawdę kupić. Tych białych, białe amerykany, kiedyś była taka odmiana, fantastyczne. Teraz Irga jakieś, już nie mam pojęcia, jakie teraz odmiany są. Już po moich studiach rolniczych dawno, zresztą ja co innego studiowałem, ale byłem w obrocie i wiedziałem, o co chodzi. Teraz się tylko ziemniaki kupuje, ale mówię, coraz trudniej o dobre ziemniaki, takie, które jak się ugotuje, pachną na całym domu, w całym mieszkaniu i nie trzeba wietrzyć, bo ten zapach jest cudowny. Ale wracajmy do Stanisławowa. Otóż teraz dopiero, bo konkurs na potrawę ziemniaczaną był trochę wcześniej, ogłoszono wyniki, rozdano nagrody i okazało się, że 7 kół gospodyń wiejskich o różnych nazwach, cudawianki nawet tam są, wspólna chata, inne, uczestniczyło i no, prawie wszyscy otrzymali nagrody, bo i potrawy były wyśmienite. Szkoda tylko, że tych potraw nie mogliśmy spróbować, aczkolwiek jakieś takie wcześniejsze próby smakowania były na dożynkach w Stanisławowie jeszcze w 2019 roku, 18, kiedy te dożynki się jeszcze mogły odbyć, a no teraz wiadomo rzeczą, siłą rzeczy w 2020 roku nie było, siłą pandemicznej rzeczy. Ciekaw jestem, jak to smakuje, a to, co przygotowały gospodynie, jak przebiegał proces rozdawania nagród i wyróżnień, to Państwo sobie obejrzą. Z mojej strony
prywatnie podziękować Wam za to, że jesteście, że chcecie coś robić w tych naszych małych społecznościach. A ja ze swojej strony obiecuję Wam, że zawsze znajdziemy środki dla kół gospodyń wiejskich. Jeśli chodzi o potrawy ziemniaczane, to tutaj wyróżnienia otrzymują Ładzyń, KGW Dziarskie. Zapraszamy. Kolejne wyróżnienie w kategorii potrawa ziemniaczana otrzymuje Koło Gospodyń Wiejskich Wólczanki Wólka Czarnieńska. Ja również. Kolejne wyróżnienie w kategorii potrawa ziemniaczana to jest Koło Gospodyń Wiejskich nad rzeką Rządza. Gratuluję bardzo serdecznie. Gratuluję. Proszę bardzo, która? Dziękujemy. I ostatnie wyróżnienie w kategorii potrawa ziemniaczana trafia do Koła Gospodyń Wiejskich Nasza Chata w Stanisławowie. No i teraz czas jest przejść na te miejsca na podium. Tutaj również zaczniemy od tej drugiej strony. Trzecie miejsce otrzymuje Koło Gospodyń Wiejskich Borek Czarniński za gołąbki ziemniaczane. Proszę bardzo, Nadzieja. Pani marszałek jeszcze dzisiaj przywiozła prezenty. Gratulujemy. Tutaj ja drugie miejsce w kategorii potrawa ziemniaczana otrzymuje Koło Gospodyń Wiejskich Gościk w Pustelniku. Gratuluję. Proszę bardzo. Niech służy. Gratulujemy. I pierwsze miejsce w kategorii potrawa ziemniaczana otrzymuje Koło Gospodyń Wiejskich Cudawianki z Lubomina. Myślę, że panie sobie też mogą posłuchać. Oczywiście. Inny, konkurencji. Więc zapraszamy bardzo serdecznie i jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie wam dziękujemy. Naprawdę. Co słychać? TV.